Przez 5 lat Ewa Sutkowska otrzymywała stypendium od Nidzickiego Funduszu Lokalnego. Młoda mieszkanka Nidzicy dzięki pomocy materialnej ukończyła ekonomię na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Ponad 50 stypendiów trafia każdego roku do uzdolnionej i niezamożnej młodzieży. Łączna wartość przyznawanych środków wynosi 1 000 000 zł. Miesięcznie dostawałam około 300 zł, 300-380 w zależności w których latach. Na studiach miałam stypendium przez 4 lata i w szkole średniej przez rok. Nidzicki Fundusz Lokalny przyznaje stypendia, ale także pomaga w działaniach lokalnym organizacjom pozarządowym oraz nieformalnym grupom mieszkańców. Ponadto wspiera budowę ogrodu botanicznego i parku dydaktycznego w garncarskiej wiosce w Kamionce. I co ważne, jest organizacją pożytku publicznego. A od tego roku również mieszkańcy naszego powiatu i nie tylko, wszyscy podatnicy z całej Polski mogą przekazywać 1% również na rajski ogród. Na złożenie zeznania podatkowego mamy czas do 30 kwietnia, jednak już teraz większość podatników rozlicza się z Urzędem Skarbowym. W PIT-ie tradycyjnie można uwzględnić organizację, na rzecz której chcemy przekazać 1%. Wypełniając formularz, należy w odpowiedniej rubryce wpisać numer KRS. Trzeba pamiętać o tym, że musi ta organizacja mieć status organizacji pożytku publicznego, a żeby sprawdzić, czy faktycznie ona taki status posiada, należy wejść na stronę internetową Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Tam znajduje się aktualnie pełen wykaz wszystkich organizacji pożytku publicznego, które są uprawnione do pozyskania tego 1%. Wypełnienie formularza nadal wielu osobom sprawia problem. Z myślą o swoich petentach Urząd Skarbowy w Ostródzie zaprasza na dzień otwarty. 16 marca w godzinach od 9 do 13 pracownicy będą udzielać wyczerpujących informacji na najbardziej nurtujące nas pytania.